Pani poseł, jak pani przyjęła informację o tym, że PKP zerwało umowę z firmą Strabag, która wykonuje pracę na odcinku Rabka Zaryte - Mszana Dolna? Powiem szczerze, że tą informację uzyskałam od PKP i od razu zapytałam, co jest tego przyczyną. No i okazało się, że w tym momencie prace nie były realizowane zgodnie z harmonogramem. Około 40% powinno być zaangażowania robót, a było około 8%. Taką informację mam od PKP. No i również informacje dotyczące tego, że kwestionowana była dokumentacja i proponowane były inne rozwiązania, które nie były technicznie udokumentowane czy też uzasadnione. Więc stąd ta decyzja PKP PLK o zerwaniu umowy, została wystawiona nota obciążeniowa dla firmy. No i teraz czekamy na ogłoszenie postępowania przetargowego i wyłonienie nowego wykonawcy tego zadania. Już wiadomo, że ten odcinek nie będzie realizowany z Krajowego Programu Odbudowy z uwagi na to, że zgodnie z harmonogramem pierwotnym prace miały zakończyć się na koniec 2025 roku. Z uwagi na opóźnienie, które powstało, jest to termin niemożliwy do utrzymania. W związku z czym nie będzie możliwe wydatkowanie i wykorzystanie i rozliczenie środków z KPO, w związku z czym będą zaangażowane inne środki z budżetu państwa i inne środki finansowe, które są zaoszczędzone z innych kontraktów realizowanych przez PKP PLK. Z informacji, które uzyskałam od PKP, wiem też, że te prace dotyczące ogłoszenia postępowania przetargowego będą realizowane i przygotowywane bardzo szybko, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakichś wielkich opóźnień i wszystkie te kolejne etapy dotyczące realizacji już tutaj na terenie Limanowszczyzny odcinków C2, C1 i potem odcinka H pomiędzy Tymbarkiem a Limanową będzie na tyle kompatybilne czasowo, że będzie to możliwe do zamknięcia w ramach takich czasowych, żeby możliwe było rozliczenie tych pozostałych odcinków właśnie z Krajowego Programu Odbudowy. Rozumiem, że już nie ma powrotu do jakichkolwiek rozmów pomiędzy firmą Strabag a PKP, ale też wykonawca, który wygrał w październiku ten przetarg i ta umowa została podpisana na przeszło 400 milionów złotych, nie zgadza się, bo jak tłumaczy, przesyłając wszystkim informacje, to znaczy wszystkim mediom informacje o tym, że dopiero musi się zapoznać z tymi konkretnymi, może nie zarzutami, ale tymi wszystkimi wnioskami, które pani przed chwileczką mówiła w imieniu oczywiście PKP. No, ja mam informację, tak jak powiedziałam, którą uzyskałam od PKP, w związku z czym tymi informacjami się posługuję, no bo to są według mnie informacje wiarygodne. Natomiast widocznie musiały istnieć jakieś przeszkody, które sprawiły, że co by nie powiedzieć, firma dosyć znana, realizująca olbrzymie kontrakty, miała takie problemy. Czy to były problemy dotyczące pracowników, czy to były inne problemy wynikające i wpływające na opóźnienia, trudno mi powiedzieć. Natomiast cały kontrakt opiewał na około 430 milionów, no i to jest kwota olbrzymia i tutaj też rozumiem z jednej strony PKP, bo nie może sobie PKP i zarząd PKP pozwolić na opóźnienia i, że tak powiem, niemożliwość realizacji tego odcinka, bo wtedy nie będzie zasadności budowy kolejnych odcinków, w związku z czym rozumiem PKP. Pani poseł, firma Strabag od samego początku miała pod górkę, tak kolokwialnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o ten odcinek. No, ze względów komunikacyjnych Mszana Dolna jest położona w takim miejscu, że tak naprawdę trudno było jej zaprezentować mieszkańcom i mszańskiemu samorządowi takie objazdy, gdzie nie kolidowałoby to zarówno ze strony i mieszkańców, jak i ich samych, żeby mogli tą inwestycję wybudować od samego początku. Przypominam sobie te spotkania w mszańskim urzędzie. No, były kłopoty i nie było tutaj żadnych możliwości do tego, aby zadowolić, tak jak wspomniałem, mieszkańców i mszański urząd. No i oni też nie mogli do końca realizować przynajmniej tych prac rozbiórkowych, torowiska czy też wiaduktów kolejowych. W ogóle też trzeba uczciwie powiedzieć, że tego typu inwestycje rodzą duże zagrożenia i duże też emocje. Zarówno po stronie mieszkańców, którzy żyją przy tych inwestycjach, jak i ze strony inwestorów, którzy chcą zrealizować inwestycje. Tutaj rzeczywiście jeszcze pojawiły się problemy komunikacyjne, tak jak pan redaktor powiedział, bo przecież mieliśmy między innymi problem z drogą krajową numer 28, zamkniętą z uwagi na osuwisko, które zeszło w Kasinie. W związku z czym też było bardzo ważne, żeby jak najszybciej tą drogę otworzyć
nie tylko dla transportu tutaj lokalnego, dla przedsiębiorców, ale również ze względów strategicznych na inny transport, który przez Limanowszczyznę przejeżdża bardzo dużo. Ja powiem szczerze, ostatnio, wczoraj jechałam drogą krajową numer 28 i powiem szczerze, widziałam ogromne obciążenie tej drogi ruchem tirowym. Bardzo dużo ciężarówek, bardzo dużo tirów. Powiem szczerze, rozumiem wszystkie emocje negatywne, które były również i od przedsiębiorców, którzy musieli organizować objazdy, dokładając ogromne środki finansowe do tego, żeby utrzymać produkcję i transport, a równocześnie pokonać te trudności komunikacyjne, które urodziły się tutaj u nas na Limanowszczyźnie. Dlatego ja, powiem szczerze, miałam ogromną satysfakcję z tego, że rzeczywiście prace na drodze krajowej przebiegały szybko, sprawnie, bezkolizyjnie. Firma realizowała te zadania naprawdę również pod presją czasu i cieszę się, że zgodnie z zapowiedziami, które były pierwotnie również przeze mnie wypowiadane, że droga zostanie otwarta na przełomie sierpnia i września, udało się tą drogę otworzyć w zasadzie miesiąc wcześniej. A może jest tak, pani poseł, że po prostu firma, no jak to się mówi, trzeba mierzyć siły na zamiary, nie przewidziała tutaj właśnie tego typu wydarzeń związanych i z zamknięciem drogi krajowej 28, nie sprawdziła do końca, że to tak naprawdę taka, można powiedzieć, arteria komunikacyjna, która no, stanowi o głównym ruchu, o którym pani przed chwileczką wspomniała, no i ona jakby padła ofiarą tych własnych niedoinformowań. Być może, że tak jest. Natomiast jeżeli to było główną przyczyną albo jedną z tych głównych przyczyn, które wpłynęły na opóźnienia, podejrzewam, że prawnicy tej firmy również rozpoczną swoje działania i na pewno będą jakieś inne rozmowy, które będą jakby rozstrzygały ten spór. Być może, że firma po raz drugi wystartuje w przetargu z uwagi na to, że jednak początkowe prace w jakiś sposób zostały zrealizowane. Ja tego nie wykluczam. Natomiast wiadomo już, że termin 25 roku zostanie niedotrzymany z uwagi na słabe zaangażowanie robót. No właśnie, obserwując tą inwestycję zresztą, bo mieszkam w tych okolicach, no to wydawałoby się, że no, też brakło takiego trochę czynnika ludzkiego na tej budowie. Nie tylko ja, ale też po publikacji tej informacji no, mieszkańcy zaczęli komentować, że no, nie widzieli tego frontu robót, jak to się nieładnie mówi, i tylko miejscami no, pracownicy firmy gdzieś tam no, realizowali tą inwestycję, ale nawet gdy był tutaj pan Piotr Hamarnik, rzecznik PKP PLK, przy okazji tych wszystkich wydarzeń, które pani tutaj jakby monitorowała ze strony mieszkańców gminy Limanowa, no on też nie wspominał wówczas, a to było przecież nie tak dawno, na początku, na wiosnę. I też nie wspominał o tym, że ta inwestycja jest w jakiś sposób opóźniona. Sam mówił o tym, że jest ona bardziej wyzwaniem niż tutaj mogą się jakieś problemy pojawić. Na pewno też uwarunkowania geograficzne i ukształtowanie terenu jest takim znacznie utrudniającym czynnikiem wykonywania bezkolizyjnego realizowania inwestycji. To na pewno, tym bardziej, że też wiemy, że po ostatnich latach pojawiło się dużo czynnych osuwisk. I to też pewnie w znacznej mierze wpływa na technologię pracy. Natomiast ja wierzę, tak jak powiedziałam na początku, że pomimo tych trudności, które pojawiły się, ta inwestycja zostanie zrealizowana i spięta ze wszystkimi pozostałymi odcinkami, które są realizowane. Ja powiem szczerze, patrząc z doświadczenia swojego, osobistego, ja bardzo mocno zaangażowałam się w monitorowanie całego odcinka dotyczącego budowy PKP i linii tutaj przez tereny szczególnie powiatu sądeckiego, limanowskiego z uwagi na prośby mieszkańców, które były kierowane również pod moim adresem i delegacje osób, które poprosiły o pomoc w nadzorowaniu również tego, co dzieje się na budowie, w jaki sposób są realizowane działania związane z wywłaszczeniami, z naliczeniem odszkodowań i to, w jaki sposób również przyczyniło się do takiej lepszej komunikacji pomiędzy mną, mieszkańcami i PKP. Nie ma tej bariery w kontakcie. Mieszkańcy nasi tutaj dzwonią do PKP i uzyskują informacje. Być może też to się dzieje dlatego, że z kolei PKP wie, że jak mieszkańcy nie otrzymają informacji, to przyjdą do mnie, więc i tak ją będą musieli uzyskać, w związku z czym tak to się dzieje. Natomiast powiem szczerze, przejeżdżałam kilka razy od strony właśnie Rabki, patrząc na tą inwestycję. Trochę z przerażeniem muszę powiedzieć, dlatego że dotychczasowe prace, które tam były realizowane, czyli rozbiórki wiaduktów, rozbiórki starych torowisk, rzeczywiście no, generowały sporo również utrudnień dla mieszkańców.
związane z przejazdami, z błotem, z różnymi innymi rzeczami, więc tutaj duża rola i wyzwanie ze strony wykonawców inwestycji, czyli firmy, która realizowała to zadanie, żeby w miarę możliwości również szanować wolę mieszkańców po to, żeby i jedni i drudzy mogli przeżyć ten najtrudniejszy czas związany z realizacją inwestycji. Czy ktoś z samorządowców dzwonił do Pani w tej sprawie? Bo no, założę się, że no, jest zainteresowanie być może trochę większe niż tym, że została umowa podpisana, ale no, chyba niestety żyjemy w takim kraju, gdy komuś się coś nie uda, to wtedy no, to zainteresowanie jest jednak większe. W poniedziałek do mojego biura poselskiego przyszła korespondencja od Urzędu Miasta w Rabce z informacją, że będzie zorganizowane spotkanie, o ile mnie pamięć nie myli, chyba 27, właśnie z mieszkańcami, z samorządami, z przedstawicielami PKP w sprawie tych różnych trudności, które tam się pojawiły, zgłaszanych przez mieszkańców. W związku z czym, no teraz z uwagi na to, że została zerwana umowa, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Natomiast powiem szczerze, że ja się bardzo mocno będę przyglądać realizacji inwestycji po tamtej stronie, po stronie właśnie Rabki, po stronie Mszany, bo rzeczywiście wygląda na to, że jest konieczność tego typu działań. I na koniec Pani Poseł, wspomniała Pani o tym czynniku ludzkim. Ja przeglądając sobie różne informacje na temat budowy tej linii kolejowej zauważyłem, że wykonawcy również tutaj po stronie Limanowej publikują dość dużo ogłoszeń dotyczących zatrudnień, przyjęć. No to też chyba trochę świadczy o tym, że no, ktoś, kto realizuje inwestycje, być może mając firmę gdzieś tam w centralnej Polsce, na drugim końcu Polski, no też szuka pewnie i oszczędności, bo zatrudniając osoby z naszego regionu dużo łatwiej ma no po prostu... Ma mniejsze koszty. Tak, tak, mniejsze koszty. No i chciałem zapytać, czy też tutaj nie obawia się Pani tego, że no tutaj może znowu zabraknąć po prostu najzwyczajniej rąk do pracy? Wie pan, że przyglądałam się bardzo mocno właśnie temu tematowi z uwagi na te ogłoszenia, o których pan wspomina, nawet na spoty Limanowa się pojawiały te ogłoszenia. Tak. I podpytywałam też i widzę, że lokalni przedsiębiorcy, mniejsi, więksi, którzy mają sprzęt do ciężkich prac ziemnych, angażują się jako podwykonawcy w realizowanie tej inwestycji. I powiem szczerze, to mnie cieszy, bo to jest praca na miejscu, generująca mniejsze koszty dla tych, którzy tą pracę wykonują i dla tych, którzy pracę zlecają. W związku z czym lokalni będą mieli pracę na miejscu, nie będą musieli wyjeżdżać na gdzieś dalekie delegacje. A i też, tak jak powiedziałam, będzie być może z uwagi na to, że realizują tą inwestycję podwykonawcy lokalni, mniejsze konflikty międzyludzkie, bo to też ma duże znaczenie. Natomiast ja będę monitorowała jeszcze inną rzecz. Jakiś czas temu, 3 lata temu bodajże, miałam tutaj w biurze poselskim delegację mieszkańców, a konkretnie firm wykonawczych, które realizowały pracę na drogach krajowych i miały problem z uzyskaniem płatności jako podwykonawcy. W związku z czym ja tutaj temu tematowi też będę bardzo mocno się przyglądać z uwagi na to, żeby było rzetelne wypłacanie wynagrodzenia tym, którzy na budowie pracują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.